To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w 28. już odcinku Kafe AZS. Dziś ponownie udajemy się do Trójmiasta. Naszym gościem jest Maciej Szafran, dyrektor klubu AZS AWFIS w Gdańsku. Cześć Maćku. Cześć Bartek i pozdrawiam przy okazji wszystkie koleżanki i kolegów z AZS-u. Miło się napić kawy w waszym towarzystwie. Razem z naszym rozmówcą wsiadamy do miejsca, w którym kawę można co najwyżej wnieść swoją własną. Przynajmniej ja jeszcze nie kojarzę tramwajów z bufetem, ale kto wie, może to się zmieni. Co to za tramwaj? Mowa o tramwaju, który od 20 stycznia porusza się po Gdańsku. Tramwaj, który jest oznakowany logotypem i barwami klubu sportowego AZS AWFIS Gdańsk. Tramwaju, który ma promować działalność klubu, działalność naszych sekcji sportowych i ma też być takim mocnym impulsem i początkiem kampanii promocyjnej, którą przeprowadzamy obecnie, przechodząc przez taki proces rebrandingu i zmianę całej identyfikacji wizualnej klubu. Także tramwaj jest tym bodźcem, impulsem, który zapoczątkowuje całą reakcję łańcuchową następującą u nas w klubie. No dobrze, a dlaczego tramwaj, a dlaczego nie autobus? Pomysł, aby tramwaj w barwach klubu poruszał się po mieście Gdańsku, był pomysłem naszego prezesa Leszka Blanika i szybko zaczęliśmy się zastanawiać, jak taki pomysł wprowadzić w czyn. No i po nitce do kłębka doszliśmy do tego, jak się do tego celu zbliżyć. No i wpisaliśmy to w cały plan właśnie kampanii związanej ze zmianą identyfikacji wizualnej klubu. To jak w takim razie wyglądała współpraca z miastem, jeśli chodzi o obklejanie, o reklamowanie was na tramwajach w Gdańsku. Czy to jest jeden tramwaj, czy to jest więcej składów? Jak to wygląda? Mowa o jednym składzie. Miasto Gdańsk ma przewidzianą pulę, zdaje się, 10 pojazdów, jeżeli się nie mylę, które poruszają się z oznakowaniem. O tym, kto będzie właściwie mógł się pokazać na takim środku lokomocji, decyduje specjalna komisja w mieście Gdańsku i wniosek nasz razem z projektem został rozpatrzony pozytywnie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z miastem w tym zakresie promocyjnym, ale również sportowym, no zdecydowanie mamy przekonanie o tym, że gramy do jednej bramki i wspólnie tutaj się lewarujemy wzajemnie w promocji i w naszych działaniach. To przejdźmy teraz do samej zmiany identyfikacji wizualnej waszego klubu. Rozmawiamy w formie podcastu, więc nie możemy pokazać tych zmian, które zaszły w tejże identyfikacji, więc to jest pole do popisu dla ciebie. Opisz, co takiego się zmieniło, jak teraz wasz klub wygląda. Bardzo trudne zadanie postawiłeś przede mną, ale spróbuję jemu sprostać. Antena jest swoja. Przede wszystkim posługiwaliśmy się znakiem, logotypem, być może herbem, który jakby był osadzony jeszcze w poprzedniej epoce. Był takim składem, można powiedzieć, logotypu i herbu Akademickiego Związku Sportowego, ale też były elementy herbu miasta Gdańska. No i oczywiście nazwa uczelni. W ślad za tym, że Leszek Blanik po objęciu prezesury w klubie od razu postawił bardzo mocny akcent na to, aby polepszyć wizerunek klubu, zmieniać go i postawić mocny akcent na działania promocyjne, wizerunkowe, jako jedne z kilku oczywiście obszarów, którymi się zajmujemy w chwili obecnej, to doszliśmy do wniosku, że niezbędnym elementem będzie po pierwsze uporządkowanie kwestii związanych z identyfikacją wizualną w klubie, co wiązało się nieodłącznie z tym, że należy pomyśleć o nowym logotypie. Tak naprawdę wraz z logotypem powstał cały opis identyfikacji wizualnej naszego klubu, w związku z czym efektem pracy grafika, który z nami współpracuje w tym zakresie, było nie tylko przekazanie logotypu klubu i logotypu sekcji we wszystkich możliwych wariantach, wersjach polsko-anglojęzycznych, wersjach achromatycznych, to już nie chciałbym zanudzać osób, które się po prostu tym nie interesują. Natomiast poza zestawem logotypów i piktogramów sekcji sportowych, również ustaliliśmy szereg wytycznych, które nas teraz prowadzą i są taką naszą biblią w cudzysłowie, a na pewno narzędziem i wskazówką, jak należy postępować w kwestii identyfikacji wizualnej klubu. Dotyczy to kolorystyki, dotyczy to fontów, czyli czcionek, które klub stosuje, dotyczy to tak naprawdę bardzo wielu różnych aspektów związanych z wykorzystaniem wszystkiego, co kojarzy się z naszym klubem. Jest to zarówno narzędzie dla nas wewnętrzne, porządkujące pewne kwestie, jak i dla naszych partnerów, współpracowników. To opiszmy w takim razie wspomniane przez ciebie kolory i wspomniany przez ciebie logotyp.
nowy logotyp? Nowy logotyp przede wszystkim jest gryfem Akademickiego Związku Sportowego. To jest ten najmocniejszy akcent, czyli gryf w tarczy, który jest największym odniesieniem do logotypu i herbu Akademickiego Związku Sportowego. Kolorystyka granatowa tego logotypu pewnie zwyczajowo jest przypisana właśnie dla Gdańska, dla Pomorza, tak jak inne miasta i regiony mają swoje kolory na mapie oczywiście polskiego AZS-u. Bardzo ważnym też elementem jest wpisanie w ten logotyp nazwy miasta Gdańsk. I ta zmiana jest bardzo istotna, gdyż nie są już to elementy czy fragmenty herbu miasta, jest to napis. Dzięki temu wierzymy i jesteśmy przekonani, że zyskujemy na rozpoznawalności, ponieważ to, że herb Gdańska jest dla gdańszczanom dobrze znany i że jest dla nas oczywisty, tego tutaj się nie musimy przekonywać. Natomiast kiedy zadamy sobie pytanie, czy pamiętamy, jak wyglądają herby poszczególnych innych dużych miast w Polsce, no to możemy mieć nieco większy kłopot. Wpisanie nazwy jest czymś tak oczywistym, że jest nawet zrozumiałe dla obcokrajowca, w związku z czym uznaliśmy ten element za strategiczny, a zmianę na lepsze. Myślisz Legia, mówisz Warszawa. Myślisz AZS, AWFIS, mówisz Gdańsk. Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Porządkujemy pewne kwestie i wizualne, i związane z naszymi takimi dokumentami fundamentalnymi i po prostu to jest to kolejny element szeroko zakrojonej transformacji, którą przechodzi obecnie nasz klub. A co ze starym logotypem? Jest jakiś sztandar, który po prostu schowacie teraz do magazynu i będzie dostępny na przykład w jakimś waszym muzeum mini, czy co z tym zamierzacie zrobić? To też jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście mamy sztandar i nasz stary logotyp czy godło na tym sztandarze i nie zamierzamy się go w żaden sposób pozbywać. Stary logotyp, stary znak ma dla nas znaczenie historyczne, ma dla nas znaczenie sentymentalne. Jest dla nas ważny i będziemy się nim posługiwać jeszcze wszędzie tam, gdzie on jest widoczny, gdzie on już jest umieszczony. W żaden sposób nie będziemy go usuwać z miejsc, gdzie on występuje. Natomiast we wszystkich nowych realizacjach będziemy się posługiwać już nowym logotypem i postępować zgodnie z opisem nowej identyfikacji wizualnej. W którą stronę chcecie się rozwijać? W którą stronę chcecie rozwijać między innymi te 9 sekcji wyczynowych, które prowadzicie w waszym klubie? Priorytetem dla naszego klubu jest i będzie wynik sportowy i szkolenie sportowe na poziomie mistrzowskim. W związku z czym myślę, że nie powiem nic wielce odkrywczego, że planujemy swoją pozycję jako klubu, którego priorytetem jest szkolenie sportowe, w dalszym ciągu ukierunkować na sport. I to sport zarówno ten top wyczynowy w rozumieniu olimpijskim, jak i sport dzieci i młodzieży. Gdzieś ta piramida się musi w końcu zaczynać i mieć swój fundament, w związku z czym aspirujemy również do tego, żeby umacniać swoją pozycję w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Drugi rok z rzędu zajęliśmy 8 miejsce w Polsce. Jesteśmy z tego dumni. Oczywiście będziemy mierzyć jeszcze wyżej, a cele sportowe, które stawiamy przed sobą na poziomie młodzieżowym i seniorskim, no chciałbym, żebyśmy na kolejne igrzyska wysłali większą ilość zawodników. Marzy nam się powrót do tej tradycji medalowej naszego klubu i to są takie najwyższe cele. Na pewno warto tutaj podkreślić i zaznaczyć, że osiągnięcia na poziomie międzynarodowym w chwili obecnej przede wszystkim są udziałem dwóch sekcji naszego klubu. Jest to sekcja wioślarska i sekcja żeglarska. I tam rzeczywiście mamy wysyp medali Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i w kategoriach juniorskich i młodzieżowych, a nawet seniorskich, więc jestem tutaj pełen optymizmu, jeżeli chodzi o sporty wodne. No i dodajemy do tego kolejne jakby wzmocnienia, szczególnie w tych sekcjach, które aspirują do wysokiego wyniku. Myślę, że bardzo dużo dobrego dzieje się obecnie w sekcji szermierczej. Ogromny potencjał ma sekcja lekkoatletyczna. Sekcja gimnastyczna bardzo też wzmocni swoją pozycję w nadchodzącym roku. Każda z tych sekcji, każdy z tych tematów to jest temat na osobną tak naprawdę rozmowę, nie zapominając o innych, które są, mają się dobrze i wciąż gdzieś tam czyhają za rogiem i czają się na dobry wynik sportowy. Mam tu na myśli na przykład judo. Reaktywujemy i budujemy od nowa sekcję pływacką naszego klubu.
No i teraz powinienem wymienić tak naprawdę wszystkich, żeby nie czuli się pominięci. Wszyscy, słyszycie to? Wszyscy jesteście wymienieni, więc zostali może... wymienieni. Tak, rozumiem. Tak, dokładnie tak. A jak układa się współpraca z Leszkiem Blanikiem? Jeżeli pytasz mnie osobiście, osobiście to tak. mogę się wypowiedzieć na temat tej współpracy w samych superlatywach. No, jest to nie tylko lider organizacji, taki, którego nam trzeba, ale przede wszystkim jest to niesamowicie zaangażowany człowiek, który nie musi nikomu udowadniać swoich ambicji sportowych, bo osiągnął najwyższe cele i szczyty. Natomiast fenomenalne jest to, że tą motywację do działania przekuwa cały czas na sferę organizacyjną. Dobrze nam się układa współpraca. Bardzo też jestem wdzięczny Leszkowi za to, że złożył mi propozycję współpracy. Nie była to dla mnie łatwa decyzja swego czasu, ale absolutnie uważam, że była to słuszna droga i bardzo się z tej propozycji cieszę. Dołączenie do rodziny AZS-u napawa mnie cały czas optymizmem i bardzo jestem z tego dumny. Przypomniała mi się jedna rzecz, bo Leszek powtarza to czasami, kiedy sobie rozmawiamy w późnych godzinach wieczornych na temat różnych spraw organizacyjnych, że mamy fatalne charaktery, jeżeli chodzi o podejście do pracy i do zadań, że obaj mamy beznadziejne charaktery, bo po prostu jakby nie mają końca nasze plany, cele i chęć zrobienia czegoś dobrego. Pamiętaj o matematyce, z dwóch minusów zawsze powstaje plus. Tak jest. Ja tylko dodam, że Leszek Blanik był gościem 21. odcinka Kafe AZS. Rozmowa z nim tam, gdzie pozostałe odcinki naszego podcastu. Profil Kafe AZS na YouTubie oraz w najważniejszych serwisach streamingowych. Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast oraz wiele, wiele innych. A ja przypomnę, że rozmawiamy z Maćkiem Szafranem, dyrektorem klubu AZS AWF-IS w Gdańsku. Maciek, opowiedz teraz o swojej pasji związanej z żeglarstwem. No proszę, pytanie wydawało się nieuniknione, chociaż trochę mnie zaskoczyłeś. Jestem pasjonatem sportów wodnych i rzeczywiście jestem zaangażowany poza klubem również w projekty żeglarskie. Jestem od... I Polski Związek Żeglarstwa? Zgadza się, tak. Od wielu lat już, chyba będzie 9 lat, od kiedy stale współpracuję z Polskim Związkiem Żeglarskim, gdzie zajmuję się rozwojem i upowszechnianiem naszej dyscypliny i mam możliwość koordynować ogólnopolski program edukacji żeglarskiej Polsailing i wiele innych zadań, które realizujemy w ramach wydziału, ciekawe projekty, które prowadzimy, chociażby Kinder Joy of Moving, radość żeglowania, projekty erasmusowe realizowane przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Jest na przykład projekt Volun Sailing, który tyczy się dobrych praktyk w organizacjach sportowych, a konkretnie wolontariatu w żeglarstwie. Więc rzeczywiście obszarów działania w PZŻ-cie również mam niemało i niewątpliwie jest to moja pasja, bo gdyby tak nie było, to pewnie nie próbowałbym nawet pogodzić ze sobą tak licznych obowiązków. No właśnie, no to nietypowa dosyć dyscyplina sportowa, łączenie obowiązków pracy w AZS-ie z PZŻ-em. Jak to zrobić? W kontekście klubu. Jedna z 10 sekcji w naszym klubie, a 9 wyczynowych to sekcja żeglarska. Obecnie jest to najsilniejsza sekcja klubu pod względem sportowym, z największymi tutaj aspiracjami, jeżeli chodzi o wynik międzynarodowy, czy nawet o olimpizm, patrząc na ostatnie igrzyska. Transfer niejako z tematyki stricte żeglarskiej, a konkretnie z Narodowego Centrum Żeglarstwa AWF-IS do klubu sportowego AZS AWF-IS wydaje się być w sumie oczywisty, czy w miarę naturalny. Wszak cały czas mówimy o sporcie, a nie o dwóch zupełnie niezwiązanych ze sobą sprawach, więc mi to osobiście trudności nie sprawia. Poza tym mamy w klubie fantastyczną atmosferę, nie tylko w klubie, w całym AZS-ie, myślę, to też należy głośno powiedzieć, fantastyczną atmosferę i wielu współpracowników, którzy są bardzo kompetentni i nie czuję wcale i nie uważam, że muszę być ekspertem w każdej dziedzinie, że muszę znać się na każdej dyscyplinie sportu. Gdybym dochodził z takiego założenia, nigdy bym się takiej roli nie podjął. Absolutnie opieram się na wiedzy i doświadczeniu osób, które są ekspertami w danej dziedzinie i pewnie dlatego stosunkowo łatwo mi się poruszać w wielosekcyjnym klubie, nawet kiedy mówimy właśnie o dyscyplinach tak ciekawych i nietuzinkowych jak bobsleje, o których pojęcia zbyt dużego nie mam, a które reaktywujemy i które dodają na pewno dużego kolorytu w naszym klubie. Moja współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim ma taki charakter, że daje mi tą swobodę i możliwość po pierwsze pracy zdalnej, zanim to było modne,
a po drugie takie możliwości planowania czasu, pracy, że my rozliczamy się wzajemnie z efektów tych działań, a niekoniecznie z godzin przesiedzianych przy fotelu, przed komputerem, chociaż bywa ich niemało. To jak najlepszych efektów i jak najmniejsze liczby godzin spędzonych przy osiąganiu tych efektów Tobie życzymy. A gościem Kafe AZS był Maciek Szafran, dyrektor klubu AZS AWF IS w Gdańsku. Dzięki wielkie, Maciek. Dzięki wielkie, Bartek. To jest Kafe AZS.